Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest popołudniowe wydanie specjalne programu Super Raport. Programu, który, jak Państwo dobrze wiecie, przygotowujemy całą redakcją Super Ekspresu, żeby starać się jakoś Wam wyjaśnić to szaleństwo, które dzieje się za wschodnią naszą granicą. Nie będę Was od razu na wstępie zasypywał najnowszymi informacjami, bo pewnie wszyscy i tak siedzicie i klikacie, szukacie tych informacji. Od razu przejdę do pierwszego naszego gościa, do pierwszej naszej rozmowy. Bardzo się cieszymy, że mamy połączenie z panem Januszem Piechocińskim, byłym wicepremierem. Dzień dobry. Dzień dobry. Były wicepremier, były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był minister gospodarki, jak widzimy, członek Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, a także gwiazda Twittera. Tak, od razu gwiazda. No, konsekwentnie w tym, co się robi, żeby informować, a przede wszystkim, żeby pokazywać, że nowoczesne techniki mogą służyć mnożeniu edukacji w zakresie ekonomii, stosunków międzynarodowych, gospodarczych, otwierania rynku, stanu światowego handlu, światowej gospodarki, światowego transportu. No i chcę powiedzieć ze smutkiem, kiedy zaczęliśmy Dzień Dobry, że jest to niestety kolejny po 24 lutego dzień, w którym się znajdujemy zupełnie w innej, niespotykanej dla mojego przynajmniej pokolenia rocznik 1960 sytuacji, porównywalnej ze stanem świeżo po II wojnie światowej. Bo tak, wielu stan ludzi. Migracja, którą wielu ludzi ma takie odczucia. A ja zacząłem od tego Twittera, nie tylko, żeby jak najmilej pana przywitać, ale też dlatego, że Twitter stał się powodem, dla którego chciałem bardzo pana dziś do programu zaprosić, bo ja z kolei wczoraj na Twitterze wyczytałem mrożącą krew w żyłach konstatację, czy na pewno, niestety nie jestem w stanie już powiedzieć, kto to napisał, ale czy macie świadomość, że w tym roku pola na Ukrainie nie będą obsiane i co to oznacza? Czy zakładamy, że to nie jest tak, że zupełnie wojna sprawi, że rolnictwo stanie? Pewnie jakieś sianie będzie, jakieś sianokosy będą, ale sytuacja wygląda bardzo nieciekawie, bo ja chciałbym, panu tego nie muszę tłumaczyć, ale państwu dobrze było, żebyście państwo wiedzieli. Jeśli chodzi o kraje europejskie, Ukraina jest trzecim największym eksporterem pszenicy. Razem z Rosją to jest 28, 29, 30 w ostatnich 5 latach procent światowego eksportu. Po drugie, znaczna część tego eksportu także z terenów rosyjskich idzie w świat przez port w Odessie. No więc wiemy, co to oznacza. Teraz port w Odessie jest zablokowany rosyjskimi okrętami. Bosfor, Dardanele są zablokowane przez Turcję. No a kraje Afryki i kraje Bliskiego Wschodu już wiedzą, śledząc giełdę francuską, a przede wszystkim z Chicago, że ceny pszenicy są na rekordowych poziomach i tego niech nie burzy wczorajsza czy przedwczorajsza informacja FAO, że podnieśliśmy prognozę zbiorów na ten rok, dlatego że w dalszym ciągu mamy stosunkowo niewielkie w ostatnich latach zasoby rezerw. No i jeszcze jest w tej chwili takie oczekiwanie na ciągłą zwyżkę. Przypomnę, że w roku 2010 wielu tłumaczyło wiosnę arabską tym, że oto młodzież liczna w demograficznym pędzie Egiptu, mając smartfony, dowiedziała się, jak wygląda świat i zażądała demokracji. Nie, to była pochodna skoku w ciągu jednego tygodnia 30% cen mąki. Właśnie w wyniku skoków na giełdzie chicagowskiej. Więc teraz bijemy historyczne rekordy, podobnie jest z rzepakiem. No i istnieje taka potężna groźba, że będzie gorzej niż myślimy z wielu powodów, bo to jest nie tylko kwestia ceny, to jest nie tylko kwestia tonażu, to jest także kwestia terminowych dostaw. Niedawno gościła w Polsce, żeby pokazać skalę zjawiska. Gościła grupa przedstawicieli Mozambiku, to jest taka reprezentacja Agencji Rezerw Strategicznych, przyjechali do Polski, ponieważ przyjrzeli się dokładnie Europie i zobaczyli, że Polska w poprzednim sezonie wyeksportowała rekordowe 7,5 miliona ton. No i zwrócili się do Izby Polska-Azja, żeby porozmawiać, czy nie znajdziemy im partnera. No ja mówię, no ale wiecie, w tej chwili, a to było jeszcze przy tym innym kursie złotego do dolara, dzisiaj dla eksporterów jest lepszy, ale to oznacza po stronie importu problemy, że ceny będą rosnące światowe. A oni mi mówią wprost, słuchaj,
Wiadomo, że kupimy w cenach światowych, ale czy ten polski dostawca zapewni nam wypływanie dokładnie, co tydzień dodajmy, statku z 30 tysiącami ton? Dokładnie, bo dodajmy, Polska sprowadza z Ukrainy stosunkowo niewiele zboża, ale nawet gdybyśmy nie sprowadzali zboża w ogóle z Ukrainy czy z Rosji, to tak czy inaczej brak tego ukraińskiego zboża, ograniczenia albo w ogóle brak rosyjskiego zboża będzie powodował, że ceny pszenicy będą rosły gigantycznie. Niektórzy ostatnio ogłosili koniec ery globalizacji, że tam serce twoje, gdzie twoja wytwórczość i to wziął się z technik, z technologii, konfrontacji technologicznej, dostaw, zrywania ciągów korporacyjnych, ale w dalszym ciągu także podstawowe produkty rolnicze, mięso, wyroby mleczne, a przede wszystkim zboża są elementem globalnym. W związku z tym, jeśli pojawia się taka sytuacja, no to pojawiają się gigantyczne napięcia. Znowu wrócę do tego 2010 roku, tylko dlatego, że bardzo szybko rząd Algierii zorientował się, w czym jest problem, i miał wolne dewizy, kupił po bardzo wysokiej cenie i dzięki temu Algieria była jedynym krajem obok Maroka w północnej Afryce, gdzie nie było zjawiska na masową skalę wychodzenia ludzi na ulicę. A więc wojna Rosji z Ukrainą, dwóch potężnych eksporterów, dwóch potężnych producentów, plus jeszcze załamanie się opłacalności czy zdolności rolnictwa do kupowania nawozów te 170-250 kg czystego składnika na hektar, także w Polsce grozi zmniejszeniem plonów. No bo proszę zwrócić uwagę, my mamy tam łącznie zboża plus kukurydza około 30 milionów ton produkcji, ale wystarczy, że nie posiejemy te 150-200 kg czystego składnika na hektar, no i będzie tych plonów co najmniej o 20 kwintali z hektara mniej już w pierwszym roku. Dlatego proszę zwrócić uwagę, co wydarzyło się ostatnio. Rolnicy polscy alarmowali, a kolejne izby rolnicze zwracają się do rządu, żeby szybko wprowadzić dopłatę czy obniżkę cen nawozów azotowych, bo pojawiła się propozycja przedstawiciela handlowego Polskich Azotów, żeby podnieść saletrę amonową z 2100 zł w zeszły rok temu dokładnie do 6100. Tak? No więc rolnicy tego nie kupią. I podobne zjawisko w tej chwili trochę drgnęło w skupie żywca, w skupie tuczników, no ale nie pokrywa to dramatycznie rosnących kosztów. Więc jeśli do niedawna były tereny w Polsce, gdzie tucznika proponowano kupić w skupie od rolnika za 4 albo nawet poniżej 4 zł, to on dokładał 100-200 zł do jednego tucznika. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę, w zeszłym roku mieliśmy 20,5 miliona sztuk uboju w Polsce, a w tym roku schodzimy poniżej 10 milionów sztuk. W związku z tym już w październiku zeszłego roku odnotowaliśmy w imporcie wieprzowiny, w eksporcie i imporcie importowaliśmy więcej i wydaliśmy na import wieprzowiny, jesteśmy piątym producentem w Europie, ponad 8 miliardów złotych. Panie premierze, to wszystko pokazuje, jak te wojny, te konflikty, te napięcia, wzrost kosztów transportu. Bo tak, znaczy, bo tu za chwilę to spróbuję jeszcze poukładać, bo tych czynników jest oczywiście wiele, ale przede wszystkim, bo pan mówi o tej takiej skali makro, ale wyjaśnijmy, bo pan mówi, wiemy, czym to się kończy. Ale może jednak wyjaśnijmy naszym widzom, żeby mieli pełną świadomość. Mówimy tutaj o olbrzymim wzroście cen żywności w sklepach. Głównie do tej pory zajmowaliśmy się tutaj w programem tym, po ile będzie benzyna. Padało hasło benzyna po 10 zł, a myślę, że teraz wypada zadać pytanie, czy za chwilę bochenek chleba będzie po 10 zł? Zwracam uwagę, że jest tu kilka zjawisk. No i kiedyś nawet prowadziliśmy dyskusję na Twitterze, gdzie pan minister rolnictwa powiedział, że syn przysłał mu zdjęcie z chlebem po 1,70 zł. No pewnie gdzieś mogło tak być, ale generalnie bardzo istotnie to drożeje, albo bochenek się kurczy, jest mniejszy, albo, i taka też jest strategia w relacjach piekarz, sklep, dystrybutor, że stosunkowo mało jest sklepa podstawowego, a ten jest sklep ze słonecznikiem, z dosypką maku, czegoś tam jeszcze i dzięki temu to nie jest chleb po 2,50, 3,50 czy 4 zł, tylko nagle pojawia się chleb 10 albo i powyżej 10 zł, dlatego że ten mak posypany na skórce ma udowodnić te rzeczy. Po drugie, no, handel stosuje już starą praktykę bardzo często, kiedy rosną ceny surowca, rośnie cena przemielenia, przewierzenia mleka, mąki, a także cena handlu przecież rośnie, nie tylko w związku z płacami.
bezpieczeństwo sanitarne, ocieplenie, ogrzanie, oświetlenie obiektu handlowego. To wszystko się przecież przekłada, jeśli mamy napęd po 8-10 dzisiaj średnio w Polsce, no to już dzisiaj bardzo trudno, żeby w transporcie międzynarodowym zejść poniżej 2 euro centy tona kilometr, a nie tak dawno mieliśmy euro 10, euro 18, więc to też się przekłada na wiele rzeczy. Więc wracając do tego pytania o bochonek chleba czy bułeczkę, no to jeśli niedawno mieliśmy tłusty czwartek i tam niektórzy zauważyli, że nie tylko u celebrytów znanych z telewizji te wypasione pączki były powyżej 12 zł sztuka, no to to pokazuje bardzo wyraźnie, że nasze podstawowe potrzeby, te potrzeby żywnościowe rosną w gigantycznym tempie. Proszę przypomnieć choćby sobie, że styczeń do stycznia 2022 do 2021 to w sklepach w detalu przy inflacji 8,2 tak, było już niestety powyżej 17%. No więc żywność obok energii, obok ciepła, obok utylizacji odpadów jest tym generatorem tej niesamowitego, szkodliwego zjawiska bardzo wysokiej inflacji. No tak, a tak jak pan wymienił te elementy, które są składnikami inflacji, to są wszystko rzeczy, bez których człowiek nie jest w stanie się obejść. Też wyjaśnijmy proszę naszym widzom, że to pszenica to nie jest tylko cena chleba, bo ona przecież stosowana jest, ma w wielu różnych elementach. Jakby pan proszę też wyjaśnił nam wszystkim, że właśnie makarony no są, ale też właśnie jako pasza dla i tak dalej, że to wysoka cena pszenicy przekłada się de facto na cenę wszystkich produktów rolnych i wszystkich... Tydzień temu na niemieckiej dużej giełdzie choćby świń był taki rekordowy jak na ostatnie kilkanaście miesięcy wzrost cen. Tak? No i lekko pojawił się także wzrost na polskim rynku w skupie. Pojawiła się cena mleka zbliżająca się do 2 zł w skupie. Ale uwaga, to nie rekompensuje wzrostu kosztów, bo ten sam rolnik ma coraz mniej w tych procesach, sam rolnik, o czym świadczyły ostatnie protesty na drogach, ma coraz mniejszy udział. I ta marża jest zgubiona po drodze na drogi transport, na drogie przetwórstwo, jest pochodną wysokich cen gazu, jest pochodną wysokich cen energii, nieuchronnym wzrostem płac, a także wzrostem kosztów utrzymania samej firmy handlowej. I to dotyczy bardzo wielu obszarów, choćby nikt jakby mało się o tym mówi, tylko czasu do czasu słyszymy komunikaty z Polskiego Związku Sadowników, że oto jest dramatyczna sytuacja w jabłku, ponad 1 000 000 ton mamy jeszcze w polskich chłodniach, tak? No i uwaga, duże supermarkety wprowadziły cenę złoty 49, w pozostałych sklepach jest tam 3,49, prawda? A z tego sadownikowi proponuje się poniżej złoty 50. A miesiąc utrzymania w działalności chłodni na kilogramie dochodzi nawet do 10 groszy. Więc policzmy sobie, włożył te jabłka w miesiącu październiku do chłodni, 6 miesięcy jesteśmy na koniec marca, czyli 60 groszy z każdego kilograma zabrała mu chłodnia poprzez energię. No tak. Wiemy oczywiście, że znajdą się tacy, którzy będą mieli sposoby na to, żeby na tym kryzysie zarobić i się obławić. Jak mawiała moja babcia, dla jednych wojna, dla innych krowa dojna, ale rzeczywiście ten kryzys uderzy też bardzo w polskie rolnictwo. Pan już mówił o tym pokrótce, chciał, żebyśmy to trochę rozwinęli. No, teraz na rolnikach będzie spoczywał olbrzymi ciężar nadrobienia tych braków na rynku. Czy polskie rolnictwo jest w stanie zaspokoić te potrzeby? No po pierwsze jesteśmy eksporterem netto, więc żywimy nie tylko Polaków, ale żywimy innych, co jest ważne. Po drugie, no, przed nami wyzwanie. Już mamy dobrze ponad 1 000 000 Ukraińców, którzy przekroczyli naszą granicę i z tego na razie kilkadziesiąt tysięcy, 1 200 000 1 400 000, tak? Ostatnie dane to 1 400 000 bodajże na godziny poranne dzisiejszego dnia. No z tego około 100 000 pewnie pojechało dalej. No ale mamy przed sobą perspektywę, że uchodźstwa wywołanego wojną, a tutaj widać strategia Putina jest taka, żeby wypchnąć jak najwięcej ludzi przeciwko Rosji i Rosjanom i Putinowi do krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy na Zachód, bo to spowoduje potężne napięcia, ułatwi mu przystąpienie później po mojej ocenie zdobyciu Kijowa do rozmów, do rozejmu i rozmów pokojowych trochę na innych warunkach, a my będziemy przygnieceni tym gigantycznym dramatem ludzi, tak? No więc będziemy musieli wyżywić, w mojej ocenie, w tych gorszych scenariuszach tego uchodźstwa może być między 3,5 a 5, a może nawet powyżej
7 milionów. W efekcie no przynajmniej połowa tych, którzy przekraczają polską granicę, w Polsce zostanie. Tak? I uwaga, dotychczasowa struktura tej migracji jest następująca, że ponad połowa to są dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. W zdecydowanej większości wśród osób dorosłych są kobiety, które nie będą mogły podjąć pracy, bo będą musiały się opiekować tymi dziećmi, więc nawet ta sytuacja, powiedziałbym, z punktu widzenia polskiego rynku pracy jest bardzo, bardzo napięta. Po drugie, to są niesamowite koszty tej operacji. Koszty ludzkie, olbrzymiego zaangażowania służb, samorządu, organizacji, ale także koszty wprost, nazwijmy to po imieniu, budżetowe. Jeśli kawałek dachu nad głową, 3 posiłki dziennie, jakaś symboliczna możliwość opieki lekarskiej to jest 120 zł dziennie, to policzmy. 2 miliony razy 120 dziennie razy 365 dni. W związku z tym ja nie wierzę w to, że nastąpi szybka i prosta normalizacja na wschód od Polski. To może być problem. Staliśmy się państwem frontowym na pokolenie. Zerwane zostały więzi kooperacyjne. Ba, tym jedwabnym kolejowym szlakiem do Polski czy przez Polskę przyjechało z Azji 15 tysięcy pociągów. Jesteśmy potęgą w transporcie także, który obsługiwał rynek rosyjski, czy rynek ukraiński, czy rynek białoruski w relacjach zachód-wschód. To się wszystko przykłada na potężne wyzwania. Więc nie tylko myślmy kategoriami tego elementarnego bezpieczeństwa, dostępu do chleba, do żywności kalorycznego, zdrowego, jakościowego, ale patrzmy także tymi kategoriami szerszymi, że ten sektor rolno-spożywczy to był czołowy obok auto, moto czy gospodarstwa domowego sektor proeksportowy, który ma znaczącą nadwyżkę, że jesteśmy potęgą w produkcji choćby kurczaka, pierwsze miejsce, jabłka i możemy mnożyć kolejne pozycje. Jesteśmy 5. krajem wytwórcą, jeśli chodzi o mleko czy o tuczniki. Jesteśmy ważnym producentem także zbóż. No i teraz, jeżeli w naszym rolnictwie, które podlega w tej chwili także pewnej głębokiej transformacji, mamy jeszcze te kwestie związane z Zielonym Ładem, mamy kwestie poszerzania nowych rynków, które zostały utracone, czy tracimy je na naszych oczach ze względu na bardzo wysokie koszty transportu, choćby kiedy popatrzymy na fracht morski czy fracht lotniczy, to wszystko przekłada się na kondycję gospodarstw. Jeśli te gospodarstwa nie będą inwestować, jeśli się nie będą rozwijać, jeśli nie będą oczywiście na najwyższym standardzie sanitarnym, także jeśli chodzi o wykorzystanie środków ochrony roślin czy chemii w postaci nawożenia, ten potencjał będzie źle rozłożony czy źle wykonywany, no to przełoży się to nie tylko na miejsca pracy w samym rolnictwie i kondycję gospodarstw rolnych, ale przełoży się także na jeden z najważniejszych w polskim przemyśle, bardzo nowoczesny sektor przetwórstwa, nie tylko owoców i warzyw, nie tylko mięsa, ale w ogóle przetwórstwa żywności. No mało kto o tym wie, jesteśmy potęgą w przerobie ryb, nie tylko ze względu na to, że jesteśmy głównym odbiorcą łososia norweskiego. Więc patrzmy na to właśnie w ten sposób, że czego potrzebuje szczególnie tak tradycyjny sektor jak rolnictwo? Stabilizacji, spokoju, racjonalności, ciągłej inwestycji, ciągłej starannego pilnowania jakości fitosanitarnego, a mamy przecież jeszcze zaległości w postaci ptasiej grypy, mamy dramat od 2014 roku, teraz w ostatnich 3 latach skala po prostu jest niepojęta, to jest afrykański pomór świń z olbrzymi konsekwencjami. Więc to wszystko przekłada się na nie tylko na kondycję naszych gospodarstw, ale także na to, jakim potencjałem żywnościowym dysponujemy. Więc rolnictwo miało nadwyżkę, weszliśmy na nowe rynki. W ostatnich latach w sposób szczególny ja byłem jakby tego mocnym promotorem, wchodziliśmy na te rynki dalsze poza Europą, gdzie już się odnaleźliśmy, gdzie znaleźliśmy partnerów także dla polskiej świetnej żywności. To była też Azja, to była Północna Ameryka, to była oczywiście Afryka. No i teraz skoncentrowani na tym, co jest, w zupełnie nowych zjawiskach transportowo-logistycznych, no nie można żadnego partnera stracić. Więc proszę się nie dziwić, że ja ciągle mówię także naszym przedsiębiorcom, choćby od rana całą serię takich rozmów mówiłem, słuchajcie, pierwsza podstawowa zasada, nie dać o sobie zapomnieć, podtrzymać kontakty i pilnować w czasie niepogody, a w tej chwili mamy skrajną... No właśnie, jeszcze chciałem, żebyśmy ten wątek... ...w zewnętrznych, trzeba mieć parasol, chronić to, co jest do chronienia i trzeba się nie tracić potencjału, który się może przydać, kiedy pogoda nie tylko w rolnictwie wróci.
No tak, to znaczy pan mówił bardziej tak metaforycznie, ale chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali jednym. Ja wiem rzeczywiście, że pan nie jest jasnowidzem, nie jest w stanie powiedzieć, jaka będzie pogoda tego lata, ale jeżeli teraz powinniśmy tak naprawdę... Ale już mniej więcej wiemy prognozę. Wszyscy z państwa, którzy... Widzimy, więc czy wszyscy... nie mamy zimy, mieliśmy rekordowe wianie dzięki w którymś momencie 33% naszego w miksie energetycznym stanowiła energia ozowa, głównie wiatrowa, i dlatego jednym z postulatów moich jest natychmiastowe odblokowanie odbudowy wiatraków na lądzie i uruchomienie inwestycji, ale już wiemy, że wchodzimy znowu w kolejną zimą bez nadmiaru wody wiosnę, co to spowoduje za miesiąc, po prostu już po tych ulewach sprzed 2 tygodni nie będzie śladu, mimo że lekko podniosły się poziomy wód gruntowych. Czyli wejdziemy, a jeśli przyjdą tak jak ostatnie 3 czy 4 lata długie okresy bezdeszczowe na większości obszarów Polski, tak jak było od roku 2014, to takie te okresy od kwietnia do lipca, długiej suszy przy temperaturze często powyżej 30 stopni i jeszcze do tego łagodnym wiaterku, no to wtedy po prostu to wszystko powoduje, że niektóre uprawy plonują zdecydowanie gorzej. No tak, no mieliśmy zarazy, mamy wojnę, teraz jeszcze czeka nas susza. No to jest jakiś po prostu no dosłownie apokaliptyczny scenariusz. No więc dlatego, jak pan widzi, nie uciekam w politykę, tylko mówię bardzo wyraźnie, że skala wyzwań, które są przed nami, jest historycznie wielka i dlatego trzeba tworzyć przestrzeń, w której mądrze spotykamy się ze sobą, rozmawiamy, koordynujemy działanie i otwarcie też mówimy, że mogą być różne scenariusze, ale od nas zależy, który scenariusz będzie lepszy dla Polski i Polaków, a który gorszy i ile tych możliwości, które w nas drzemią, możemy po prostu wykorzystać. Stąd jest pewien, myślę, powszechnie sygnalizowany problem spraw. No, dla mnie niepojęte jest to, że od miesiąca nie mamy ministra finansów. Nikt nie kontynuuje pracy nad poprawieniem tego, co nazywaliśmy dobrym ładem. Nikt nie zastanawia się, jakie działania podejmować, a ewidentnie widać, że w polityce monetarnej kilka błędów, szczególnie ostatniego półrocza, odcisnęło się potężnym piętnem na sytuacji płatniczej czy za chwilę monetarnej Polski, o czym świadczy kurs dolara, czy do euro, czy do franka. A za chwilę w wyniku obciążeń gospodarstw domowych znacząco skurczy nam się konsumpcja. No, pamiętajmy choćby o tym, że rok 2021 był świetnym rokiem dla przemysłu AGD, średniego i dużego AGD, gdzie jesteśmy liderem europejskim. 40% produkowanych pralek, lodówek, zamrażarek europejskich jest w Polsce. No to teraz popatrzmy, jak dramatycznie skurczy się ten rynek, kiedy ludzie będą wydawać na utrzymanie domu, a przede wszystkim na jedzenie i na transport dużo więcej. Jesteśmy liderem produkcji europejskim mebli. Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile ludzi w przyszłym roku będzie też kupowało nowe meble, czy je wymieniało. Popatrzmy to, co niosło polską gospodarkę, choćby w budownictwie mieszkaniowym, czy w budownictwie magazynowym, no i prześledźmy dane za styczeń, istotny, głęboka korekta kredytu hipotecznego, dane za luty, 30% mniejsze i dzisiaj już wiemy, że poszło zalecenie KNF-u do banków, że trzeba w inny sposób wyceniać zdolność kredytową tych, którzy przychodzą. Więc jeśli za średni kredyt 2 lata temu mógł pan wziąć powyżej 500 tysięcy na 20 parę lat, a dzisiaj za tą średnią, na ten średni kredyt banki nie dadzą panu więcej niż 250, to też jest potężne wyzwanie i potężny problem. Panie premierze, jeszcze tak kończąc, chciałbym, żeby jedna rzecz w naszej rozmowie wybrzmiała, bo pan, oczywiście ja się zgadzam z tym, to co pan mówi, ja cieszę się, że nasi widzowie mieli okazję to usłyszeć, no to są te wyzwania, które stoją nie tylko przed polskim rolnictwem, ale, czy przed polskim społeczeństwem, rządem, czy przed całym naszym też aparatem państwowym. Warto jednak, żebyśmy pamiętali o jednym, znaczy to są też konsekwencje. Ja wiem, że to zabrzmi jak truizm, ale chcę, żeby to było wyraźnie powiedziane. To są konsekwencje wojny na Ukrainie i to są konsekwencje działania Władimira Putina i warto, żebyśmy też wszyscy o tym pamiętali. To jest człowiek, który... No ale w te konsekwencje, panie redaktorze, ale w te konsekwencje weszliśmy z gospodarką, która już miała systemowe niedociągnięcia. Obok budżetu był drugi budżet. Nasze zadłużenie przekroczyło 1,5 biliona. Nasze dziesięciolatki w tym tygodniu osiągnęły 4,6 i wystarczyło podjąć inne działania w polityce monetarnej, wyhamowującej
nakręcanie się spirali płacowo-kosztowej i nie mielibyśmy 9,2 w styczniu. I teraz rezerwy i rządu centralnego i banku centralnego na drukowanie pieniędzy są na wyczerpaniu, a jednocześnie, jeśli pogorszy się, a pogorszy się sytuacja także nie tylko w małej i średniej polskiej przedsiębiorczości, no to będziemy mieli przyspieszone wycofywanie z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także większe wydatki socjalne, w tym także mniejsze inwestycje. Przypomnę, że w czasie koniunktury, która była konsumpcyjnej, tego wzrostu, my spadliśmy z inwestycjami w roku 2015 ponad 20,5, spadliśmy w zeszłym roku do 16,7. W tym roku, jeśli szybko nie otrzymamy pieniędzy z KPO, może się okazać, że w wyniku wycofywania się także kapitału międzynarodowego z Polski inwestycje w przedsiębiorczości, inwestycje w sali gospodarki spadną poniżej historycznych 14%. No więc cofniemy się o całą epokę. W związku z tym po prostu pokazuję bardzo wyraźnie, że i dlatego też apeluję tutaj przede wszystkim do pana premiera i do rządu, do ludzi, którzy kreują w tym wymiarze decyzji politycznej, także do parlamentu, że no nie da się wszystkiego jednoznacznie postawić na jedno, że od dzisiaj to będziemy mówić, gdyby nie Putin, agresja, to było wszystko w porządku. No nie, przypomnę, że w inflacji byliśmy z reguły na pierwszym miejscu, a nigdy nie spadliśmy poniżej trzeciego w ostatnich kilku latach. W związku z tym rozwijaliśmy się na kredyt, pobudzaliśmy konsumpcję, bo były po drodze różne wybory, no a dzisiaj na przykład nie potrafimy zrobić korekty inwestycji centralnych. Pytam, gdzie jest ta kartka, na której mówimy? Czy w dalszym ciągu ważny jest przetarg na 7 miliardów złotych na projektowanie szprych do CPK? Kiedy osiągniemy 40 milionów pasażerów na lotnisku Okęcie? Kiedy osiągniemy minimum 2 miliony ton, skoro dotychczas polskie lotnictwo daje nam poniżej 100 tysięcy ton przewozów cargo? No więc też trzeba jakby otwarcie o paru rzeczach umieć powiedzieć. Trzeba na zapleczu parlamentu i rządu stworzyć zespół także z ludźmi, którzy trochę inaczej myślą i głosują niż my, no i przychodzić do parlamentu z profesjonalnie przygotowanymi rozwiązaniami. A nie prowadzić dyskusję na poziomie ogólności, osprażania się, a całe działanie sprowadzać do działań PR-owskich. Otóż ja z boleścią patrzę, że nie tylko czołowi politycy obozu rządowego, ale pozarządowego jeżdżą na granicę, żeby się fotografować z paczką, że komuś pomogli. Może gdyby mniej jeździli, a więcej rozmawiali ze sobą. No robotę, tak, ale panie premierze, bo tak jak pan powiedział, teraz jest czas na to, żeby jakby no, politycy usiedli do roboty, ale to na ile polska klasa polityczna jest w stanie usiąść do roboty i coś wypracować, to już jest na zupełnie osobną pan, no, rozmowę. Nie chcę wchodzić. 2014 rok, Rosja zajmuje Krym, mamy od 1 lipca embargo. Tracę rynek, bo byłem wówczas ministrem gospodarki, na ponad milion ton jabłek, na znaczącą część polskiego eksportu, przede wszystkim żywnościowego. Tak? No przepraszam bardzo, mój resort nie spał, nie jadł, tylko cały czas pracował, a ja w ciągu półtora roku odwiedziłem ponad 25 krajów z delegacjami, żeby wepchnąć to polskie jabłko, polskie mięso i polskie mleko. Dzisiaj skala wyzwań, przed którą stoimy, nie tylko rząd, nie tylko prezydent, nie tylko parlament, ale my wszyscy, także polska przedsiębiorczość jest w ogóle nieporównywalna do takiego małego incydentu jak rok 2014 i zajęcie Krymu no i tak, konsekwencje dlatego, pierwszych sankcji. Dlatego, panie premierze, sam już widzę, że będzie jeszcze wiele wątków, które będziemy musieli poruszyć, ale ponieważ czekamy już na połączenie z kolejnym gościem, jasne, to ja już od razu dzisiej pozwolę sobie zapowiedzieć, że będziemy... Pozdrawiam i więcej solidarności, więcej pracy i więcej mądrości, a nie kłótni. Dziękujemy bardzo za rozmowę, a my zapraszam państwa na krótką, no, wzruszającą etiudę, prezentującą to, co dzieje się na Ukrainie, a zaraz wracamy dalej z naszym programem.
witam Państwa ponownie. Cały czas oglądacie wydanie specjalne programu Super Raport. Mieliśmy tu bardzo przerażającą analizę tego, co czeka nas na półkach sklepowych już lada moment w obliczu dramatu narodu ukraińskiego, bo cały czas pamiętajmy, na ceny, wysokie ceny w sklepach, ceny benzyny, wyższe raty kredytu, to będzie oczywiście dla nas wszystkich trudne, to będzie oczywiście dla nas potężne, zresztą tak jak pan premier mówił, wyzwanie dla całego społeczeństwa, ale warto pamiętać o tym, że to wszystko są niedogodności niewielkie w porównaniu z cierpieniem narodu ukraińskiego miażdżonego pod butem rosyjskiej napaści, rosyjskiej inwazji. Poprosiłem Tomka Walczaka, znanego Państwu dobrze, eksperta do spraw wschodnich Super Ekspresu, żeby wpadł do nas na chwilę też, dlatego zrobimy trochę chwalipieństwa, zajawimy lekko, że już w przyszłości, już na dniach w Super Ekspresie, bardzo ciekawy wywiad, ale Tomek zgodził się wpaść na chwilę o tym poopowiadać, żebyśmy, no też nie będzie miło i nie będzie wesoło, ale żebyśmy odeszli na chwilę od tych gospodarczych prognoz. Tomku, wczoraj późno wieczorem rozmawiałeś, Dmitrij Głuchkowski, przepraszam, jeśli ktoś nie wie, autor bardzo poczytnych postapokaliptycznych powieści ze świata metro, opowiadających o tym, jak to po wojnie nuklearnej ludzie próbują odbudować społeczeństwo w metrze moskiewskim. Jak ten słynny na całym świecie pisarz patrzy na sytuację w swoim kraju? Nie no, Dmitrij Głuchkowski jest załamany. On jest w Polsce oczywiście jest najbardziej znany ze swoich powieści, ale on też jest wziętym publicystą, też pisze książki na temat Rosji i polityki. I on jako tak liberalnie patrzący na świat człowiek no jest załamany absolutnie tym, co się dzieje. Sam podkreślał, że no ma nie tylko przyjaciół w Moskwie, ale też ma przyjaciół w Charkowie. Nie jest teraz. Jest na zachodzie. Już od dłuższego czasu. Ma przyjaciół w Charkowie, ma przyjaciół w Kijowie. Patrzy na to wszystko z przerażeniem. Z przerażeniem patrzy, jak to sam zresztą przyznaje, Rosja pod butem Władimira Putina zaczyna się zmieniać w jakiś faszystowski reżim. No i analizuje to z nami. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa będzie też tak, dla Państwa. Tak, nie będziemy wszystkiego opowiadać. Warto, myślę, że tak tylko lekki i spoiler, dostrzega pewne podobieństwa w tym, co widzi obecnie na Ukrainie, a wizjami ze swoich książek. Dokładnie tak. Ale nie jestem przerażony. Jestem przerażony. To od razu powiedzieć. Ale tak. To ten wywiad myślę, że już w poniedziałek w Super Ekspresie, dlatego już dzisiaj Państwa do niego odsyłamy. Tomku, mamy już kolejnego gościa. Dziękuję, że wpadłeś do nas. Wracaj. Polecam się. Do redakcji. A ja za chwilę zapraszam Państwa na rozmowę. Dorota Gudaś, to z kolei ekspert do spraw rynku paliw. Dalej będziemy starali się analizować, no, co nas czeka, jak bardzo po kieszeniach uderzy nas Władimir Putin. Teraz w programie, w wydaniu specjalnym programu Super Raport witamy panią Dorotę Gudaś, analityk rynku paliw z firmy BM Reflex. Dzień dobry pani Doroto. Dzień dobry, witam pana. Dziękuję bardzo, że znalazła pani dla nas czas. Ja przed chwilą z premierem, byłym wicepremierem Piechocińskim rozmawiałem o drożyźnie w sklepach, która nas zaraz czeka. Zastanawialiśmy się, kiedy bochenek chleba będzie po 10 zł, ale myślę, że no ja i wielu naszych widzów będzie chciało od pani wiedzieć, kiedy na stacjach paliw zobaczą paliwo po 10 zł. Trudno mi straszyć kierowców już teraz, bo trudno też przewidzieć, jak dalej potoczy się sytuacja u naszych sąsiadów. Może powinniśmy tak bardziej ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego, co się dzieje, chociaż trudno o spokój, patrząc to, co się ostatnio dzieje na stacjach paliw, gdzie każdy kolejny dzień przynosi nam kilkudziesięciogroszowe zmiany na stacjach w górę. Dzisiaj może trudno tutaj mówić o tym, że mamy sytuację z odwróceniem trendu, natomiast jakieś światełko w tunelu się zaczęło zapalać, a raczej zapaliło, bo notujemy jakieś obniżki cen ropy.
Także natomiast trudno też tutaj być optymistą, że już w tym momencie może to oznaczać odwrócenie trendu, a niestety tylko wyhamowanie tendencji wzrostowej może to być. Natomiast tak jak w ubiegłym tygodniu zastanawialiśmy się, czy ceny paliw 7 zł to już teraz, czy jeszcze nie. Tak, no jak widzimy, ten ostatni niecały tydzień przyniósł nam takie zmiany bardzo istotne na stacjach, że ten poziom 7 zł w przypadku benzyny już nikogo nie dziwi. W przypadku oleju napędowego 8 zł też to już jest na ten moment poziom akceptowalny, bo jeszcze nie widać tego, żeby ta konsumpcja paliw na stacjach spadały. Natomiast no, trzeba się też liczyć z tym, że jeżeli ten konflikt poszedłby w bardzo złym kierunku i te ceny ropy dalej rosłyby, no to oczywiście musimy się liczyć ze wzrostem dalszym cen paliw. Natomiast tak jak mówię, są to tak dynamiczne zmiany, że trudno prognozować to, co się będzie działo na początku przyszłego tygodnia, a nawet w połowie, no bo tak jak widzimy, kolejne doniesienia z zagranicy są skrajne. Oczywiście z jednej strony mamy sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, które Stany Zjednoczone wczoraj zapowiedziały, że wstrzymują import ropy rosyjskiej. Wielka Brytania zapowiedziała, że do końca tego roku też zrezygnuje z ropy rosyjskiej. Póki co kraje europejskie jeszcze nie zdecydowały się na ten krok. Wyjaśnimy naszym widzom, że w Europie będzie dużo trudniej, bo premier Węgier Viktor Orbán już zapowiedział, że jego kraj nie poprze embarga na rosyjską ropę i na rosyjskie paliwa, dlatego że no, on nie pozwoli, żeby Węgrzy zapłacili wyższą cenę tej wojny. Tak, oczywiście. No, póki co my też jeszcze nie zrezygnowaliśmy z ropy z Rosji, natomiast na pewno jest to ten moment, kiedy już myślimy, jak tą ropę można by zastąpić. Na pewno nie jest to perspektywa tygodnia, miesiąca, tylko raczej mówimy tutaj o kilku miesiącach. Natomiast rozwój tej sytuacji, jaki zaobserwowaliśmy, bo każdy gdzieś spodziewał się, że ten konflikt może się zaostrzyć, ale jednak nikt nie podejrzewał, że dojdzie do wojny. I wydaje mi się, że no, powinniśmy wyciągnąć wnioski i nawet gdyby ten konflikt wyhamował, no to jednak na pewno, zresztą są już takie prowadzone rozmowy, żeby tą ropę rosyjską zastąpić, żeby w dużym stopniu zastąpić ją i tutaj oczywiście no, mamy nadzieję, że z Arabii Saudyjskiej, Saudi Aramco, ta ropa w dłuższym terminie, w dłuższej perspektywie czasowej będzie w większych ilościach. No właśnie, jakie jeszcze mamy alternatywy dla rosyjskiej ropy? Czy tylko Arabia Saudyjska, czy też jednak inne kraje? Czy wiemy, że też nie tylko Arabia Saudyjska, więc jakby pani proszę naszym widzom wyjaśniła. Oczywiście, że tak, tylko no, bądźmy szczerzy, z tego kierunku akurat byłoby to najszybciej, bo Saudi Aramco, przejmując część udziałów w naszym rynku, na pewno też będzie no, w większym stopniu zaspokajać nasze potrzeby. Nie, ja pytam. Także to w pierwszym. Natomiast no, są jeszcze prowadzone rozmowy z Iranem w sprawie zwiększenia, złagodzenia tych sankcji. Chociaż też pojawiały się nawet takie opinie, że Iran będzie dostarczać ropę, nawet jeżeli sankcje nie zostaną zniesione. Także
No tutaj ten 1 200 000 baryłek ropy z Iranu oczywiście też byłoby korzystne, natomiast no my póki co mamy zapasy na 90 dni i nawet gdyby z drugiej strony Rosja wstrzymała nam sprzedaż tej ropy, no bo też jest możliwa taka opcja, tym bardziej, że Władimir Putin wczoraj bodajże zapowiadał, że Rosja może wstrzymać eksport niektórych surowców, nie podając oczywiście jakich, także trudno tutaj w tym momencie określać, czy chodziło o ropę i gaz, czy być może o metale. Natomiast no póki co nie ma takiego zagrożenia, wydaje się, że... Też przepraszam, że wyjdę, tak? w słowo, ale to od razu też powiedzmy naszym widzom, że też nie ma powodów do paniki, bo oczywiście sytuacja jest bardzo poważna. Sytuacja jest, tak jak pani mówi, zmienia się bardzo dynamicznie do tego stopnia, że ciężko przewidzieć, co będzie za dzień, za kilka dni, ale że naprawdę nie trzeba gnać na stację benzynową, kupować benzyny na zapas, do czego tylko się da. Benzyny w Polsce nie powinno zabraknąć. Oczywiście, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że ci kierowcy, którzy byli tak zapobiegliwi, że porobili jakieś zapasy, trudno mi powiedzieć nawet do czego mogli zrobić te zapasy, no ale był taki boom na stację paliw, natomiast w tym momencie nie obserwuje się tak wzmożonego ruchu na stacjach paliw. Pomimo, że ten poziom cen jest dużo, dużo wyższy, to jednak nie mamy kolejek na stacjach. I to już świadczy o tym, że tej paniki, która towarzyszyła wybuchowi wojny na Ukrainie, już nie ma na stacjach. I to najlepiej świadczy o tym, że te ceny na stacjach, tak jak teraz widzimy tutaj na pylonie zero, czyli brak paliwa, tak teraz jeżdżąc po kraju, ten brak paliwa nie jest już zauważalny, bo stacyjnicy nie muszą borykać się z tak zwiększonym popytem na paliwo, żeby musieli kilkakrotnie mieć dostawy kilkakrotne paliw w ciągu dnia. Okej, to skoro udało nam się, mam nadzieję, uspokoić naszych widzów, że nie pognają zaraz na stację, nie będą się w kolejki ustawiali, to wróćmy jeszcze do tego, o czym pani mówiła, co przerwałem, za co przepraszam, ale chciałem, żeby ten wątek wybrzmiał, póki o nim nie zapomnę. Bo mówiliśmy o tych alternatywach. Pani mówiła o Arabii Saudyjskiej, Iran, też na dużego, powiedzmy naszym widzom, na dużego gracza znowu wyrasta Wenezuela, która też ma duże bardzo zasoby. Widać już jakieś ruchy po tej stronie. Wiadomo, że rząd amerykański zaczął jednak z władzami Wenezueli rozmawiać. Nawet doszło do wypuszczenia dwóch obywateli amerykańskich, którzy przebywali w wenezuelskich więzieniach. Więc wiadomo też, że stamtąd może sporo tego bezcennego surowca dla gospodarki popłynąć. Oczywiście, że tak. Dzisiaj też to jest taka wiadomość z ostatniej chwili, taka świeża, że Międzynarodowa Agencja Energii w ramach zaspokojenia podaży ropy jest w stanie zwiększyć uwolnienie ropy z rezerw strategicznych. Bo już ona zdecydowała się na zwiększenie tych uwolnienie rezerw, ale tylko w wysokości około 4%. Także jeżeli dalsze następowałoby uwalnianie ropy z rezerw strategicznych, to oczywiście to też będzie wpływało na uspokojenie sytuacji na rynku paliw. No tak, nie chcemy straszyć, nie chcemy siać paniki, natomiast już widzimy już takie analizy, ja sam dzisiaj taką czytałem, że nawet jeżeli nie będzie to tak poważny jak kryzys z lat 70., to co widzimy teraz jest to początek najpoważniejszego kryzysu paliwowego od kryzysu lat 70. XX wieku. Oczywiście, tutaj nie ma co też się oszukiwać, że w tym momencie już wszystko będzie dobrze, no bo sam ten konflikt i ta wojna pokazuje nam, że sytuacja generalnie się bardzo zmieniła.
I nie muszę tutaj nikogo uzmysławiać, że wzrost cen paliw to tylko wzrost cen paliw, bo za tym idą kolejne podwyżki i niestety no, trzeba się liczyć z tym, że te ceny w sklepach, ten wzrost cen paliw przełoży się na produkty. Tak, ale wyjaśnimy jeszcze też naszym widzom jedną rzecz, bo jakiś czas temu był tu w programie gościem profesor Witold Orłowski i on właśnie wtedy też mówił, że jak zastanawialiśmy się, jakie sankcje jeszcze można na Rosję nałożyć, żeby utrudnić jej prowadzenie działań wojennych, to on sam właśnie powiedział, że taką najpotężniejszą bronią, jaką Zachód ma w starciu z Rosją, jest właśnie embargo na ropę, które bardzo, bardzo uderzy w rosyjską gospodarkę. On sam wtedy powiedział to, bo dosłownie dzień później, czy dwa dni później USA ogłosiło, że nakłada sankcje, czyli jednak Zachód sięgnął po naprawdę duże działa. Jak bolesna dla rosyjskiej gospodarki jest to amerykańskie embargo? Jest bardzo bolesne, ale nie mówimy tylko o amerykańskim embargo na ropę, dlatego że przecież już w ubiegłym tygodniu widać było awersję do ropy z Rosji. Część handlowców w ogóle nie chciała kupować tej ropy. Nawet Guardian donosił o sytuacji, w której w jednym porcie nie doszło do rozładunku tankowca rosyjskiego, właśnie, bo tak. Dokerzy zastrajkowali. Tak, tak. Więc właśnie to najlepiej widać, że świat pomimo tych wyższych cen, są to koszty, jakie musimy ponieść jako nasz sprzeciw wobec tej wojny i wobec zachowania Rosji, to jednak widać, że jesteśmy w stanie to zrobić. No tak, i też warto podkreślić, że to nie jest tylko nasz sprzeciw. Oczywiście, tak jak ja tu zresztą z wieloma gośćmi o tym miałem okazję rozmawiać, no to jest, my płacąc wyższe ceny w sklepach, płacąc wyższe ceny na stacjach paliw, dokładamy de facto swoją cegiełkę do wysiłku ukraińskiego narodu w walce o przetrwanie, ale też to bardzo silnie uderza w gospodarkę rosyjską. Czy rzeczywiście to embargo jest w stanie Rosję tak skutecznie zdemotywować, że wycofa się z tej wojny? Wie pan co, jest to pytanie, na które wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, bo rozwój sytuacji w ostatnich dwóch tygodniach pokazuje nam, że nikt nie przypuszczał, że pomimo tego, że Putin wydawał się racjonalny. Rozsądny, racjonalny i nie odważy się na atak, to niestety okazuje się, że byliśmy w błędzie. No tak, racja. Czy racjonalny polityk na jego miejscu pod wpływem takich sankcji przemyślałby swoje stanowisko? Tu jak on się zachowa? Ja wiem, że pani tego nie wie i nawet nie oczekuję od pani, że pani to naszym... Nikt tego nie wie i wydaje mi się, że no jak ten konflikt w ogóle i co w głowie tego polityka siedzi, no to zobaczymy w najbliższych, wydaje mi się, okresie, ale być może nie tylko on, ale jego najbliżsi współpracownicy jednak dojdą do wniosku, że jest to cena zbyt wysoka i no, należy przejść do rozmów dyplomatycznych, żeby wyhamować ten konflikt i zażegnać, póki jeszcze można... Póki jest na to czas i miejsce. No tak, ale ja osobiście, gdybym miał na coś liczyć, to bardziej liczyłbym jednak na to, o czym pani mówiła wcześniej, czyli na rozmowy z Arabią Saudyjską, z Iranem, z Wenezuelą. Tak, oczywiście, bo to... Tu są paradoksalnie, to nie jest tylko... paradoksalnie to są dużo rozsądniejsi partnerzy do rozmowy niż Władimir Putin. Tak, dokładnie. I pomimo tego, że sytuacja w Rosji jest, jak doskonale wiemy, to jest kraj za żelazną kurtyną, Rosjanie są nieinformowani o przyczynach tego, co się dzieje na świecie. McDonald's też się wycofał przecież z Rosji, zamyka. Tak, z jakichś dziwnych powodów nie wiedzą, że jest wojna, ale wiedzą, że McDonald's zniknie i ustawiają się w kolejkach po ostatniego Big Maca. Podobno dlatego, że mają problemy z dostawami produktów, no, co jest oczywiście bzdura, no wiadomo o co chodzi. Także to jest najlepszy dowód na to, że Rosjanie
będą, nawet nie będą musieli mieć informacji takich oficjalnych, rządowych, że jest to sprzeciw świata wobec kroków Putina, natomiast sami będą widzieli, co się w ich kraju dzieje, że uciekają firmy zagraniczne, mają problemy z płatnościami, nie mogą wyjechać za granicę, nie mogą wyjechać na wakacje. I wydaje mi się, że to już powinno dać im do myślenia, że coś jest nie tak. I no, to są oczywiście nasze życzenia, żeby tak było i żeby w Rosji obalić tą dyktaturę. No, tak. No i tak jak mówiliśmy też to wielokrotnie już w tym programie, po to też te sankcje są wprowadzane. To nie jest tylko zemsta Zachodu, ale to jest bardzo potężny element presji. Tak, to jest bolesne. I to jest to, co jest odczuwalne dla każdego Rosjanina. Bo za chwilę no są już takie prognozy, że gospodarka rosyjska w połowie kwietnia może chylić się ku upadkowi. I aż przykro powiedzieć, oby tak było, bo ten upadek może zatrzymać to szaleństwo na Ukrainie. Oczywiście ono będzie oznaczało też, pociągnie ze sobą cierpienie wielu, szczególnie najbiedniejszych obywateli Federacji Rosyjskiej. Już pociągnęło, to prawda. Pani Doroto, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za tą rozmowę, że wyjaśniła nam pani to szaleństwo, które się dzieje na światowych rynkach ropy, więc... Będziemy na pewno też jeszcze panią gościć w tym programie, więc dziękuję bardzo i mam nadzieję, że żebyśmy tylko taką cenę póki co musieli płacić za tą wojnę. Oby. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do zobaczenia. A państwu proponuję wysłuchać, co w parlamencie brytyjskim miał do powiedzenia na temat sytuacji w swoim kraju prezydent Zełenski. Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест. Ніби це їх власність. І це показово. Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо, і я цього не допущу. Наші друзі, вони поруч з нами. Я буду звертатись безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид. Звичайно, ми продовжуємо говорити з партнерами, звичайно, з лідерами, з парламентарями усіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Народ Литви стоїть пліч-опліч з українцями завжди у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо. Говорив з президентом Європейської Ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив із прем'єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не у переговорах, які не залежать безпосередньо від нас, а тільки від людяності, яку має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх, має перемогти будь-які вигоди. І тоді ми побачимо, що українське небо безпечне. Українські міста розблоковані. Ми можемо зробити це разом, як люди, зі світом. А якщо світ буде осторонь, він втратить себе назавжди, бо є безумовні цінності для всіх однакові. Передусім, це життя, право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні дуже міцно з нашими військовими, саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти, саме те, що повинен захистити весь світ. Харюківська громада не пустила їх в місто Харюківку.
Слава Україні! Слава нації! Генерал, блядь, знакомьтесь, блядь. Собаки, пришедшие на нашу землю. Суки, нахуй. Самолет сбили! Я красавец! Скажи туда Путину спасибо. Спасибо! Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас я теперь есть прав. Где жить. Ты царь и бог. Я звертаюсь до вас, как громадянин, как президент, але теж великої країни. З великою мрією і великою боротьбою. Я хочу розказати вам про наші 13 днів. 13 днів війни, міцної війни, яку ми не розпочинали і не хотіли. Але ведемо. Тому що не хочемо втратити те, що в нас є, те, що наше. Україну, так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувались розпочати битву за вашу велику державу, битву за Британію. 13 днів нашого захисту. У перший день, о 4-й ранку, на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї.
No i oglądają Państwo cały czas wydanie specjalne programu Super Raport, programu, który no cały czas poświęcamy tylko i wyłącznie jednemu tematowi, czyli wojnie na Ukrainie, ale staramy się go z każdej możliwej strony jakoś przeanalizować, zrozumieć, ogarnąć to wszystko, co się dzieje. Jest już z nami kolejny gość, tym razem w studiu, Radosław Masłowski. Dzień dobry, witaj. Państwo wybaczą, że my będziemy do siebie na ty mówić, ale trochę się znamy. Ale Państwo Radka przecież też znają, jeśli ktoś nie widział, nie wie albo nie pamiętał. Łączyliśmy się ledwo w zeszłym tygodniu, parę dni temu. Wtedy byłeś w drodze do Kijowa. Tak. Miałeś tam przyglądać się temu, co się dzieje na froncie. Ale na miejscu spotkała cię no, nie lada przygoda, którą chciałbym, żebyś naszym widzom opowiedział. Tak, bo to jest pierwsze zaskoczenie, które miałem. To jest takie, to ja może od razu ostrzegę, jeśli ktoś się tam wybiera. Nie wierzmy we wszystkie rezerwacyjne te projekty internetowe, przez które zamawiamy hotele. Bo chodzi o to, że one nadal działają. Możesz zamówić hotel, zarezerwować, on przyjmie zamówienie. I ja tak jechałem zadowolony do Kijowa, bo we Lwowie hoteli nie ma, wiadomo, tam wszyscy dziennikarze siedzą, one są teraz pozajmowane, a w Kijowie było pełno wolnych miejsc w hotelach, mieszkania można było wynająć na Kreściatiku, w samym centrum. Ja chciałem w centrum, bo wiadomo, że tam jednak najbezpieczniej. No i okazało się na miejscu, że rezerwacje owszem automatycznie działały, ale wszystkie hotele już były opuszczone. Właściciele tych mieszkań, które zwykle są wynajmowane, powyjeżdżali gdzieś albo zajmowali się zgoła czymś innym, bo później do mnie pisali, że przepraszają, ale my akurat kopiemy gdzieś tam rowy 20 kilometrów dalej, tak? No i ja w pewnym momencie zostałem w tym Kijowie bez żadnego mieszkania. A wiadomo, że nie można tam zasnąć, nie wiem, w samochodzie. Kiedyś no, zjechałbym na bok, wyjął śpiwór, położył się i rano coś ogarnął. No to już się zaczęła zbliżać godzina policyjna. Tam weszły przepisy, że jednak ta straż ukraińska może strzelać do każdego, kto po godzinie policyjnej porusza się po mieście, no bo jest jakby potencjalnym terrorystą, więc ja miałem dosłownie 2-3 godziny, żeby załatwić jakiekolwiek mieszkanie, żeby gdzieś tam zaczęły się telefony po znajomych i tak dalej. W końcu znajomi znajomych tam polecili mi, jak to wiadomo, w takich sytuacjach mieszkanie gdzieś na obrzeżu Kijowa, zupełnie już gdzieś tam u góry na bardzo blisko tego frontu rosyjskiego, tam już właściwie za tym osiedlem, na które ja pojechałem, to już stała tylko ta artyleria, pierwsza artyleria ukraińska, która broni tych przed tym ostrzałem rakietowym. No i tam spędziłem 2 dni oczywiście jeżdżąc, potem wracając do centrum, ale w pewnym momencie właśnie ta rodzina, u której mieszkałem, czyli ta Maliona, Dima i ich mama Kira, inwalidka zresztą poruszająca się o kulach. Dima to też człowiek, który ma amputowane palce. Drugą rękę złamał nieszczęśliwie tydzień temu, więc też nie bardzo mógł tam sobie radzić. Dostali informację od tej straży takiej samozwańczej, czy tam nie wiem jak to po polsku, jak tutaj się ich określa, że następnego dnia szykowany jest atak na Kijów. No i ja byłem trochę rozczarowany, bo planowałem ten pobyt przynajmniej na 10 dni, ale ludzie mnie proszą, żebym ich wyrwał, bo oni nie mają swojego samochodu, strasznie się boją tu zostać. I rzeczywiście te wybuchy i rakiety akurat w tym miejscu Kijowa było widać wyraźnie, bo to już było naprawdę od centrum jakieś ponad 35 kilometrów i tam już ta linia frontu była słyszalna i widoczna, zwłaszcza błagali wieczorem. Błagali cię o pomoc. I oni po prostu błagali mnie o pomoc, żebym pomógł im. I my tu zrobimy takiego cliffhangera, bo korzystając z tego, że mamy cię na miejscu, to wrócimy do tej rozmowy, zrobimy chwilę przerwy, ja się połączę z naszym następnym gościem, a Państwa zostawimy tu z tym cliffhangerem, ale za chwilę wrócisz. Jasne. I opowiesz Państwu, dziękuję Ci bardzo i zaraz Państwu, zaraz będzie ciąg dalszy, ale korzystając z okazji mamy połączenie z ministrem Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych, bardzo doświadczonym dyplomatą, więc za chwilę się będziemy już z nim łączyć, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co się dzieje, a dzieje się dużo i mam nadzieję, że pan minister zdoła nam to jakoś wszystko wytłumaczyć. Dzień dobry, panie ministrze, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry państwu, pozdrawiam ze Strasburga. Panie ministrze, pan właśnie jako doświadczony dyplomata, może pan nam wyjaśni, moim widzom, bo ja już sam przyznam szczerze, zgłupiałem.
kto tu się, kto wyskoczył przed szereg? Amerykanie mówiąc, że Polacy mogą oddać migi Ukraińcom, czy Polacy mówiący pewnie oddamy, ale do Rammstein niech Amerykanie nimi dysponują? Nie, zanim Polacy odpowiedzieli, były trzy propozycje wsparcia bronią i między innymi samolotami Ukrainy. Pierwsze to była propozycja albo informacja już rzekomo przesądzona o tym przez Josepha Borrella, który na samym początku tej wojny informował nas tutaj w Parlamencie Europejskim o tych migach. Potem była prośba ministra obrony Ukrainy, aby przekazywać Ukrainie broń sowiecką, postsowiecką, prorosyjską. Wiadomo z jakich powodów oni ją znają, mają możliwość remontowania obsługi. No i też pokazali, że całkiem nieźle potrafią latać niedawno tymi migami. Tak. I trzeci apel był niedawno z sekretarza stanu Blinkena, amerykańskiego sekretarza, który nawoływał między innymi o te samoloty, o migi. Także myśmy się nie wyrwali przed szereg, myśmy odpowiedzieli prawidłowo, kompetentnie, pozytywnie, nie tak jak na przykład Włosi, bo to był apel do całego NATO. Włosi odpowiedzieli od razu, nic nie damy i tak dalej. Z innych państw ja prosiłem, aby najpierw to była Portugalia, dlaczego ma Polska odpowiadać, była cisza. Polacy zadeklarowali, że są gotowi przekazać albo NATO, albo Amerykanom, no i żeby ta broń już była dostarczona w imieniu albo sojuszu, albo Amerykanów, a nie w imieniu Polski. Także to jest zamieszanie wywołane w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Pytanie pewno pan zada, dlaczego tak się dzieje, tak? No właśnie. Skąd to zamieszanie? No właśnie, no być może pozytywna odpowiedź jest taka, że Amerykanie uznali, że Ukraińcy odnoszą takie sukcesy na froncie, że nie jest ta broń potrzebna, ale wydaje mi się, że to są też inne wyjaśnienia. Otóż Amerykanie są pod wielką presją Europy Zachodniej, która nie chce dołączyć do rozwiązania tego konfliktu. Tutaj zapadają w Strasburgu apele, aby nie rozszerzać sankcji, aby sankcje nie objęły ropy, gazu i wielu innych obszarów i towarów i ludzi. Być może to jest powód, dla którego Amerykanie są spokojni i nie realizują tego swojego zobowiązania i apelu, bo to jeszcze raz podkreślam, był ich. No widać, że Europa Zachodnia nie spieszy się, nie pali, żeby Ukrainie pomóc. W związku z tym jest takie zatrzymanie. Ale jak to Amerykanie, czy ja mówię z perspektywy zwykłego obywatela, wydawało mi się, że Amerykanie są tu w awangardzie tej walki o pomoc dla Ukrainy. Przecież to oni dostarczali wszystkie materiały wywiadowcze, to oni ostrzegali, że wojna wybuchnie lada dzień. W zasadzie wszystko to, co wysyłali, te wszystkie apele i ostrzeżenia, one wszystkie poskutkowały. A teraz sięgnęli, zdawało mi się, po dosyć silną broń, jakim jest embargo na dostawy rosyjskiej ropy. No tak, ale to jest embargo amerykańskie. Natomiast embarga europejskiego nie ma. Pani Baerbock powiedziała dzisiaj, to jest taki rodzaj niemieckiego humoru, że brak ropy rosyjskiej na rynku niemieckim spowodowałby chaos, utrudnienia na ulicach niemieckich. Czyli ulice ukraińskie mogą płonąć, natomiast chaos w Niemczech, a tam Ordnung muss sein, byłby problemem nie do przeżycia dla Niemców. Czyli Amerykanie tam, gdzie działają sami, działają. Natomiast broń miałaby być przekazana w ramach NATO, bo taki był apel Blinkena o przekazywanie broni natowskiej. No więc jeśli jest niechęć ze strony Europejczyków nałożenia na embargo, no to jest absolutnie pewny, że jest weto i niechęć, aby dostarczać broń Ukrainie. Tego typu broń, jak na przykład myśliwce wielozadaniowe, które mogłyby nie tylko
wstrzymać ofensywę rosyjską, ale doprowadzić do tego, że Ukraińcy przeszliby do kontrataku i mogliby odeprzeć, a nawet zaatakować stronę rosyjską. No tak, no bo to gdzieś po ich stronie. Prezydent Zełenski błaga wręcz Zachód o pomoc. Jakby widać, że ukraińska armia radzi sobie dobrze na ziemi. To, co jest problemem, to niebo. On mówił, nam jest potrzebna pomoc w niebie. I też, żebyśmy dobrze wyjaśnili naszym widzom. Znaczy, jakby wiadomo, wszyscy jesteśmy za tym, żeby Ukrainie pomóc. Wszyscy chcemy Ukrainę wesprzeć. Ale też nie może być tak, że polski rząd, polskie władze będą wspierały ukraińską armię bronią ofensywną, bo mogłoby to być odczytane za to, że jesteśmy, że przyłączyliśmy się do tej wojny. A my nie chcemy być częścią tej wojny. Oczywiście Polska jest w szczególnej sytuacji, jako kraj, który jedyny NATO i Unii Europejskiej sąsiaduje z agresorem, z ofiarą agresji. Polska już staje się takim logistycznym hubem pomocy humanitarnej. Być może jeśli będą decyzje o dostarczaniu jakichś rodzajów broni, to również będzie tym hubem logistycznym w kwestiach broni. No a przecież pamiętajmy, kilka dni temu amerykański ambasador w Polsce, Mark Brzeziński, powiedział, że konflikt może być rozszerzony na nasz region i również można się spodziewać odwetu nuklearnego przez Rosję. Więc to, że zachowujemy się bardzo ostrożnie, jest rozsądne. Ale pan mówił, wszyscy chcą pomóc Ukrainie. No nie, ja patrzę tutaj z perspektywy Brukseli. Nie, miałem na myśli, że my tu w Polsce na pewno wszyscy chcemy pomóc. Ja rozumiem. Dla olbrzymiej większości posłów, europosłów tutaj lewicowo-liberalnych, większym wrogiem niż Putin jest polski rząd. Tutaj im trudno jest przez usta wspomnieć o Polsce, o tym, że Polska przyjmuje tylu uchodźców. Jeśli mówimy o wsparciu Polski, o programach, to od razu pada zastrzeżenie, no ale te pieniądze muszą iść przez samorządy, broń Boże, przez polski rząd. Jeśli mówimy, że już ponad grubo milion przyjęliśmy w Polsce, to od razu idą zastrzeżenia, no ale czy tam nie ma jakichś ekscesów rasowych, czy tak dalej. Trzeba badać. A dlaczego w dalszym ciągu są jakieś rzekome push-upy na granicy z Białorusią, bo tam jest ciągle wojna hybrydowa. Także tu, no i w dalszym ciągu dyskutuje się o rzekomym braku praworządności w Polsce i grozi rezolucjami. I w dalszym ciągu wstrzymuje się program odbudowy po-covidowej dla Polski z przyczyn politycznych. Także to jest w dalszym ciągu batalia polityczna, nawet na marginesie tak okrutnej zbrodni, jaką dokonują Rosjanie w Ukrainie i jak dokonują Rosjanie wobec tego kryzysu humanitarnego, gdzie już prawie 2 miliony zostało zmuszonych Ukraińców do opuszczenia. Tu trwa w dalszym ciągu batalia lewicowo-liberalnej większości przeciwko rządowi polskiemu. To trzeba jasno o tym mówić. I w tym bierze udział polska opozycja. Panie ministrze, ja wiem, że pan się z tym nie zgodzi, ale nie zabraknie też takich, którzy powiedzieli, że polski rząd no, wiele zrobił, żeby sobie popsuć opinię wielu środowisk europejskich, ale wolałbym, żebyśmy nie brnęli w ten temat, bo tak naprawdę chciałem wykorzystać to, że poświęca pan nam swój czas. Oczywiście, ja pozwolę się panu do tego odnieść. Nie chcę. Oczywiście, bo, i ja panu, jest, ja panu oczywiście pozwolę się do tego odnieść. Chciałem po prostu zwrócić uwagę, że to różni ludzie tak różnie na to patrzą. Natomiast chciałem wykorzystać, że znalazł pan dla nas czas, bo wielu naszych widzów może nie wiedzieć, ale pan, no, często przedstawiamy pana dyplomata. Pan między innymi był też na placówce w Teheranie, więc zna pan tamtejsze realia. Ja rozmawiałem przed chwilą z ekspertką do spraw analityczką badającą rynki paliw. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że teraz trwa gorączkowe poszukiwanie alternatyw dla rosyjskiej ropy i że ważnym tu teraz punktem będzie właśnie Teheran. Czy pańskim zdaniem jest jakby sytuacja dojrzała do tego, żeby Zachód zmienił swoje relacje z Iranem właśnie po to, żeby dostawać od niego więcej ropy?
No tak, pojawia się taka debata, dyskusja, również włącza się Wenezuelę w ten temat. Tak, o Wenezueli chciałem Iran, w osobnym tylko, pytaniu, więc... Tak. Iran to nie tylko producent ropy, ale to jest drugi po Rosji producent gazu na świecie, wielki dostawca. No, rzeczywiście dostawy gazu i ropy z tych dwóch krajów na pewno zmieniły sytuację na rynkach światowych spokojnie, tylko wpadamy wtedy w pułapkę podwójnych standardów. Tak. Nakładamy sankcje na te kraje od lat, dlatego że są niedemokratyczne, gnębią swoich obywateli. Wiemy, co się działo w Wenezueli. Miliony Wenezuelczyków uciekło przed głodem spowodowanym fatalną polityką tego rządu. Wiemy, za co były sankcje na Iran, bo jest to kraj o działaniach ideologii antyzachodniej i chce zbudować broń nuklearną, którą chce szantażować nie tylko Izrael, ale cały region. Przecież przeciwko broń nuklearnym w Iranie występują też państwa arabskie, Zatoki Perskie i w okolicach tego regionu, więc no można z punktu widzenia realizmu politycznego, pragmatyki pomyśleć o tych dostawach. W latach 80. sławny Oliver North, mimo że była tam już rewolucja islamska, dostarczał broń i za te pieniądze sponsorował kontrasów w Ameryce Południowej, Nikaragui, czyli można oczekiwać, że takie deale funkcjonują na świecie. No tylko trzeba pamiętać, to są podwójne standardy. No wtedy tak. Wtedy i Rosjanie to wykorzystają na świecie, będą prowadzić akcję propagandową przeciwko Zachodowi i no wszystkim, którzy to kupują i rezygnują z sankcji wobec tych państw. No tak, tak jak pan powiedział. No oczywiście jakby mamy świadomość, że Rosja dopuszcza się zbrodni przeciwko ludzkości w Ukrainie. Jak mówił ostatnio premier Mateusz Morawiecki, są już na to dowody. Miejmy nadzieję, że one zostaną kiedyś osądzone przez odpowiednie trybunały i ich sprawcy zostaną za nie skazani. No ale z drugiej strony, no właśnie, no, prawa kobiet w Iranie są deptane w sposób często brutalny. Sytuacja obywateli Wenezueli jest ciężka, ale pytam o to dlatego oczywiście, ja też zgadzam się z tym, że to byłyby nie tylko, problemem byłyby nie tylko podwójne standardy, ale też to, że to by było no, nomen omen paliwo napędzające rosyjską propagandę w tej sytuacji, ale być może jest szansa na zbliżenie, które będzie dwustronne, że uda się usiąść do jakichś rozmów, dzięki których uda się też wypracować jakieś zmiany na lepsze w tych krajach. Czy pan widzi taką możliwość w ogóle? Czy ja szczególnie pytam o Iran, no bo tak jak mówię, pan tam był, zna lepiej realia niż teherańskie, czy irańskie niż wenezuelskie. Czy jest szansa, że takie zbliżenie byłoby jednak, powciągnęłoby za sobą jakąś liberalizację tego kraju? No wiemy, że nie brakuje Irańczyków, którzy chcieliby żyć w dużo nowocześniejszym kraju niż ten, który mają. Nie ma szans. Nowoczesny to nie znaczy demokratyczny, bo ten kraj nie zna demokracji. Oni by chcieli żyć w kraju zamożnym, dostępnym. Dostępności wszelkich dóbr, tak jak dzieje się na przykład w Emiratach Arabskich. Iran to jest rzeczywiście bardzo bogaty potencjalnie kraj, ropą i gazem płynący i tak dalej. Natomiast nie. Większość Irańczyków popiera program zbrojeniowy, popiera program nuklearny, nawet emigrację, diaspora irańska. Jakkolwiek nienawidzi mułów i chciałaby ich odsunąć od władzy, ale wcale nie myśli tam o żadnej demokracji. Najwyżej gdyby mułowie odeszli, tam by powstał technokratyczny, nacjonalistyczny rząd Persów, który by prowadził być może politykę inną trochę wewnętrznie, ale również hegemonistyczną wobec regionu, czego boją się Arabowie w koło. Więc to jest trudny, skomplikowany, jak powiedzieć, dylemat. Oni nie ustąpią. Oni, tak jak my mamy zaszłości z naszymi sąsiadami, sięgające 100-200 lat zaborów II wojny światowej, to proszę sobie wyobrazić, że Persowie mają zaszłości sięgające Aleksandra Macedońskiego, który dla nich był
pastuchem z Bałkanów, który zniszczył ich potężną cywilizację, ograbił i sprzedał wszystkie wynalazki perskie jako osiągnięcia greckiej cywilizacji i światu. Więc oni mają zadry wobec Zachodu sięgające 2500 lat, potem Szacha, potem Chomejniego i dzisiaj obecnie. Więc nie, ta władza popierana przez jednak większość społeczeństwa irańskiego nie ustąpi Zachodowi. No, ja to dziękuję panu w imieniu naszych widzów, że pan to tak dobrze nam wytłumaczył, no bo mówię, tak jak wcześniej, rozmawialiśmy z analityczką, szukaliśmy miejsca, ja wtedy celowo unikałem analizy, czy to są dobre źródła, czy złe źródła, bo wiedziałem już, że będziemy się łączyć i będę pana miał okazję o to zapytać, no ale cały czas powtarzam, no rozmawiamy o tym dlatego, że przy amerykańskim embargu, nawet jeżeli Europa nie wprowadzi embarga, bo tak jak pan mówił, wiele krajów europejskich się zbuntuje przeciwko temu. Czy premier Orban wprost już powiedział, że Węgry nie poprą takiego rozwiązania. Nawet jeśli Europa nie wprowadzi embarga, to tak czy inaczej odbije się to na cenach benzyny, więc jakieś poszukiwania alternatywy będą potrzebne, no ale może nie warto szukać. Chciałem to troszkę sprostować, bo ciągle czkawką odbija się ten Orban. Ale ja przypomnę, Orban to jest maleńka gospodarka, osamotniona. On nie ma skąd ciągnąć tej ropy i gazu. Nikt innych mu nie oferuje. I oczywiście można psy na nim wieszać. Znaczy ja nie wieszam psów, ja po prostu Orban. Mówię, że już jest to, ale ja jest rozumiem, faktem, ale że jest to światowy przywódca, powiem. Który powiedział, my tego embarga nie poprzemy. No a bez jednomyślności światowy, w Europie ciężko będzie to embargo wprowadzić. Ale, proszę to skonfrontować. To nie Orban zbudował dwa gazociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2. To Niemcy i pani Merkel. To Niemcy zbudowali Centrum Dowodzenia Wojskowego pod Moskwą. To Francuzi budowali Mistrale. Na szczęście nie poszły. To okręty desantowe dla Rosji i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, Orban ma maleńką gospodarkę, 10-milionowy kraj, który próbuje przeżyć na tej fali wzburzonych różnych problemów Europy i nikt mu nie oferuje alternatywy. Być może w przyszłości, jeśli my zbudujemy naszą rurę bałtycką, kolejny terminal LNG, mogli dostarczać do naszej części regionu nadwyżki gazowe i wtedy oferujemy Orbanowi, on to odrzuci, powie, że Putin ponad wszystko, to będziemy go rozliczać. Dzisiaj, jak powiedziałem, no zostawmy może na dzisiaj Merkel, Orbana, Francuzów, tak jak pan mówił. Berlusconiego i innych, którzy, to oni zbudowali potęgę Putina. I żebyśmy domknęli jakoś, bo wracamy do wątku, od którego de facto zaczęliśmy. Czyli rozumiem, że na pańskie wyczucie w wielu europejskich stolicach słabnie już zapał, żeby wspierać czynnie Ukrainę w walce z Putinem? Europa miała od lat możliwość zatrzymania Putina. Nie chcę wracać do Czeczenii czy Gruzji, ale aneksja Krymu, rewolta w Donbasie 8 lat temu dawała możliwość powstrzymania. Stworzono format normandzki, miński. Francuzi i Niemcy stali na czele, nie dopuścili do tego Amerykanów. Przez 8 lat nie zrobiono niczego, wręcz przeciwnie, umożliwiono Putinowi zbudowanie tej potęgi. Dzisiaj sankcje dotkną Putina za rok, może dwa. On mieszka w kraju, który jest tablicą Mendelejewa, ma olbrzymie zasoby swoje, Białorusi, Kazachstanu, częściowo okupowanej Ukrainy, Chiny za plecami i on to przetrwa. Nie dajmy się złudzić temu, że jest chwilowa panika w Moskwie i bogatsi wyciągają pieniądze z bankomatów. On w dalszym ciągu panuje nad tą konfliktową sytuacją, mimo oczywiście klęsk, jakie ponosi na froncie ukraińskim. I nie widać w tej chwili chęci, determinacji, aby go powstrzymać. Ja wielokrotnie mówiłem, to powtórzę. Nie ma deficytu kar, instrumentów, jakie moglibyśmy użyć przeciwko Putinowi. Jest deficyt woli,
chęci, determinację go powstrzymać. No i chociażby to, jak skończy się ta sprawa tych migów dzisiaj i w ostatnich dniach w zasadzie wywołana, też pokaże rzeczywiście, jakie są realne intencje państw natowskich. Bo tak jak mówiłem, no wszyscy... No, ostatnie zdanie. W wielu krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia z małymi geszefciarzami. Tanio kupić, drogo sprzedać, wygrać jutrzejsze wybory i tyle. A architektura bezpieczeństwa, którą budowaliśmy od 30 lat, ich nie interesuje. Ułożyć się szybko z Putinem, ciągnąć gaz dalej i panować w Europie, budować federalną Unię, podporządkować sobie mniejsze gospodarki i tak dalej. To wszystko się dzieje. Jak powiedziałem, wojna na marginesie tej wojny ukraińskiej, rosyjskiej z Ukrainą, z konserwatywnymi rządami, toczy się bez problemu, bez przeszkód. Panie ministrze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Nie odciągamy pana dłużej od obowiązków, więc do... Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że pan przyszedł i do zobaczenia, a państwa zapraszam za chwilę, wróci tu do mnie Radek, bo opowiada dalej, jak wyglądała sytuacja, którą zastał na ulicach Kijowa. Wracamy już z tego świata, wielkiego świata, wielkiej geopolityki, bo aż do Iranu zjechaliśmy w rozmowie z ministrem Waszczykowskim. Wracamy do tego najbardziej ludzkiego wymiaru wojennego. Radek jest już z nami z powrotem. Przypomnijmy, zanim nie musieliśmy zrobić chwili przerwy, żeby porozmawiać z ministrem Waszczykowskim, opowiadałeś, jak to błagali cię o pomoc ludzie, którzy udzielili ci mieszkania i dachu nad głową w bombardowanym przez Rosjan Kijowie. No i co zrobiłeś w tej sytuacji? No, dla mnie to była trudna decyzja, bo ja nastawiałem się, jakby też miałem umowy z niektórymi redakcjami, wprawdzie jako freelancer, że jednak będę wysyłał materiały. No ale widzisz ludzi, którzy cię proszą niemal ze łzami w oczach, tak? Pomóż nam, zabierz nas stąd, bo to jutro będzie piekło. I to jeszcze dwójka, tak? Ludzi dotkniętych kalectwem. Tak. No i do tego kobieta taka 50-letnia. No, przesympatyczni ludzie. No jak w pewnym momencie no, mówię, no trudno jakby, no nie moje sprawy są tutaj ważne. Więc umówiliśmy się, że wstajemy o 6 rano, tak żeby o 7 być gotowym do drogi, kiedy tylko kończy się godzina policyjna, no i też żeby jednak mieć czas, żeby jak najwięcej drogi przejechać w dzień, bo jeżdżenie nocą po Ukrainie staje się coraz bardziej niebezpieczne. No i ruszyliśmy w drogę, a to już jest, wtedy już była taka sytuacja, że z Kijowa jest już właściwie tylko jedna droga wyjazdowa, jedna jedyna. Już właściwie, czy mieszkasz na zachodzie, na północy i tak dalej, zawsze będziesz kierowany przez posterunki tylko na tę jedną drogę, tylko na te kilka miejscowości, przez które trzeba przyjechać, które jeszcze z obu stron są
pilnowane przez siły ukraińskie, ale momentami ta droga jest już taka wąska, że widzisz wybuchy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I to jest taka podróż, wiadomo, że ciągną tłumy, tak? Drogi są dziurawe, co kilka dosłownie kilometrów są posterunki. To się jedzie, czy stoi się w korku w takiej drodze? Jeszcze na początku, gdy my wyjechaliśmy rano, to jedziesz. Właśnie dlatego zależało mi na tym, żeby jak najwięcej, jednak jak najdalej oddalić się od Kijowa, póki mogę jechać, bo później wiadomo było, że w pewnym momencie staniemy na tych posterunkach i te posterunki generują bardzo duże korki. No dość powiedzieć, że tak naprawdę to jest około 500-600 kilometrów. Nam ta podróż zajęła 24 godziny w samochodzie non-stop, bez żadnej przerwy, bez możliwości dotankowania, bez możliwości załatwienia się, bo stacje po prostu są nieczynne i wykończone, czy już nie mówiąc o tym, żeby zjeść coś, no a to starsza, schorowana kobieta. Więc jazda ekstremalna. A też warto, żeby tego posłuchali wszyscy ci, którzy, jeżeli słuchali wcześniej moich rozmów z ekspertami, to sarkali na to, że za chwilę czekają nas wysokie ceny benzyny. Tak, czekają nas, ale warto pamiętać, jak wygląda codzienność mieszkańców Ukrainy. Jeśli wjechałem do Polski, zobaczyłem, po ile jest paliwo, ale sobie pomyślałem, ale jest. Oni tam paliwa jest nie mają. Jest czynna stacja, tam nie ma nawet czynnej stacji. Tak, dokładnie. Tam jest już tak, że jak trafisz na stację i uda ci się kupić to paliwo, też po horrendalnie wysokich cenach, bo to nie jest tak, że tylko u nas te ceny poszły w górę. No, podczas mojego pobytu żywność w Kijowie poszła w górę 3 razy. Kiełbasa, która kosztowała 120 czy 140 hrywien, dochodziła już do 500 hrywien, tak? Więc to po prostu... To w zaledwie kilka dni, zaledwie 2-3 dni. To ceny tam idą też galopująco, no i też znika wszystko, tak? No bo jakby coraz więcej tych sklepów jest zamykanych i tak właściwie tylko w tej chwili... mogą pracować te sklepy z produktami po 6 godzin dziennie, tak, bo to przed godziną i po godzinę, przed godziną policyjną oni się muszą zamykać, żeby jeszcze wrócić, ale tych produktów żywności i tak dalej jest w tych sklepach coraz mniej. To nie jest tak jak we Lwowie, który jeszcze żyje, powiedzmy, w miarę normalnie, tak? Ale Kijów to już jest typowo miasto takie oblężone. Tak, to już jest miasto frontowe. I oby Lwów żył w tym względnym spokoju jak najdłużej, tą rodzinę udało ci się dowieźć do granicy, a nawet przez nią przewieźć. Z wielkimi przygodami, bo ja początkowo planowałem, że po prostu znajdę im na Ukrainie jakąś bezpieczną bazę i sam wrócę do tego Kijowa, tak jak planowałem, no, ale okazało się, że nie ma szansy, żeby ktokolwiek ich przyjął pod dach, no bo wszyscy się boją, nikt nie ma miejsca, każdy planuje ucieczkę, no jeden wielki chaos, więc stwierdziłem, że już przewiozę ich przez granicę. No tam też nas czekało bardzo wiele niespodzianek, bo Ukraińcy są teraz bardzo przewrażliwieni na wypuszczanie mężczyzn. Absolutnie nie chcą, żeby jakikolwiek mężczyzna opuszczał granice państwa, no bo każdy ma dostać broń i walczyć. A Dima, którego ja wiozłem, no nie miał 3 palców, bo miał kiedyś zmiażdżone przez prasę, nomen omen, pracował w drukarni właśnie prasowej. No i tydzień wcześniej nieszczęśliwie złamał rękę. Do tego matka inwalidka, którą ktoś się musi opiekować. No ja go nie bardzo sobie wyobrażałem na wojnie, ale pogranicznicy i żołnierze, którzy nas zatrzymywali, mieli zupełnie inny obraz. Ich absolutnie nie przekonywało to, że on ma zaświadczenie od lekarzy, że on nie może, że on się nie nadaje, że właściwie z niego to żołnierza nie będzie. Za każdym razem słyszeliśmy, że ma zostawić te kobiety i ma wracać i walczyć. Wyzywali go od tchórzy. Tyle wyzwisk, co się nasłuchaliśmy, tyle tych emocji negatywnych, bo zrobiliby wszystko, żeby wrócić. Dzisiaj słyszałem, że takim dezerterom złapanym, ale prawdziwym wręczali róże, jak kobietom, żeby pokazać, że są, że to baby są, tak, a nie ludzie. No nam się udało. Jakieś 5 godzin prowadziliśmy negocjacje na granicy. To już po 20 godzinach jazdy na zmęczeniu nad ranem, ale udało się przekonać w końcu któregoś z pograniczników, żeby wypuścił tę rodzinę, bo no, sama mama by sobie tutaj nie poradziła. Tak? No, ktoś tam musi się nimi zająć, no i gdzieś tam przez zbory te ukraińskie, do których też się połączyliśmy, udało się załatwić, że oni na granicy już na nich czekali i z tego co wiem, to zabrali ich do Białegostoku chyba i tam już jest im udzielana jakaś
większa pomoc. I więc... mężczyzna Dima też został w końcu opuszczony. I mężczyzna został, udało mu się przejechać przez granicę. Będzie się na czym przekonał pograniczników? Wiesz co, w końcu się okazało, że on był weteranem jeszcze SSRR jako Ukrainiec, ale on, to jest właśnie też ciekawa historia, bo on się urodził w Rosji, więc on ma dowód, w którym urodził się w Rosji, służył gdzieś oczywiście w tej armii jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i ta książeczka weterana zwalnia, bo on już jakby ma zaliczone te wojny wcześniejsze, które gdzieś tam Rosja prowadziła. I ta stara radziecka książeczka dała mu paszport do Zachodu. Pięknie to powiedziałeś. Dlatego też uznaliśmy, że ściągniemy tu Radka, żeby państwo powiedział, żebyście też właśnie to sami słyszeliście. To jest codzienność, z którymi zmagają się mieszkańcy Ukrainy. Oczywiście wszyscy podziwiamy ich odwagę, natomiast też nie możemy potępiać tych, którzy zechcą szukać schronienia gdzie indziej. Nie wszyscy są żołnierzami, nie wszyscy są bohaterami. Są też tacy, którzy najzwyczajniej w świecie chcą żyć w normalnym, szczęśliwym państwie, a boją się, że Ukraina na takim może się niestety nie stać. Miejmy nadzieję, że będą mieli oni szansę wrócić do swoich domów. Niektórzy nie mają na razie gdzie wracać. Milion już ponad z nich poszukał schronienia w Polsce i często dzięki pomocom takich ludzi jak Radek, spontanicznej pomocy. My też państwa zachęcamy, już wczoraj w programie to mówiliśmy, każdy kto chce pomóc, niech zgłasza się do swojego samorządu. Samorządy starają się jakoś opanować to nasze pospolite ruszenie. Wspierajmy Ukrainę wszelkimi możliwymi sposobami. Radku, dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Za rozmowę. Bardzo było miło. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Będziemy chwilę przerwy musieli zrobić. Środa, czwartek, piątek nie pojawimy się z naszym programem, ale od poniedziałku wracamy, więc od poniedziałku zapraszam was znowu codziennie na wydanie specjalne Super Raportu.